Rodzina była jednym z najważniejszych tematów 33. sesji Rady Miejskiej w Sieradzu. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie utworzenia w mieście żłobka. 20 głosami za uchwała została przyjęta. Placówka powstanie przy przedszkolu nr 3 przy ulicy Łokietka. Długą dyskusję wywołał punkt 13 porządku obrad, czyli uchwała w sprawie przyjęcia sieradzkiej karty Rodzina Plus. Dzięki niej rodzinom posiadającym troje i więcej dzieci przysługiwałyby ulgi przy zakupie biletów na spektakle teatralne i seanse filmowe w Sieradzkim Centrum Kultury, czy przy zakupie wejściówek na basen. I chociaż wszyscy są za... Całym sercem jestem za to, żeby rodzinom pomóc. Można było wpływać na jakoś, na to, żeby ta dzietność wzrosła. To właśnie radny Mirosław Owczarek złożył wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Podobnego zdania był radny Jacek Pilarczyk z naszego Sieradza. Podkreślali jednak, że nie są przeciwni karcie, ale chcą usunąć najpierw błędy z projektu uchwały. Jeżeli mamy wprowadzić tę sieradzką kartę Rodziny Plus, to stawiam wniosek, żeby tak to zmodyfikować, żeby ta karta dotyczyła wszystkich dzieci, które posiadają legitymację szkolną. Jednak wniosek o przesunięcie głosowania nad tą uchwałą nie przeszedł. Przepadł też drugi wniosek Mirosława Owczarka. Radny proponował, by kartę przyznawać także rodzinom z dwójką dzieci. Pomysłodawcy uchwały zwrócili jednak uwagę, że miała ona podnieść rangę rodzin wielodzietnych. Nie dotyczy natomiast udzielania pomocy dzieciom. Wątpliwości było jednak sporo. Mnie intryguje taka sprawa. W związku z podjęciem uchwały za chwilę w sprawie pomocy rodzinom będą konieczne do poniesienia w przyszłym roku wydatki budżetowe. I mam pytanie takie, czy na tym etapie tworzenia tego dokumentu powinny być wskazane źródła finansowania? Czy podejmując tą uchwałę powinniśmy wskazać źródła finansowania i w jakich pozycjach one powinny się znaleźć? Okazało się, że taki zapis nie jest niezbędny. W projekcie uchwały jest zapis o tym, że prezydent jest zobowiązany zabezpieczyć odpowiednie środki w projekcie budżetu. Radna Beata Jacyszyn złożyła wniosek o zniesienie ograniczenia wieku dzieci, na które przysługiwałaby karta. Projekt uchwały zakładał, że ulgi należałyby się dzieciom do 18 roku życia. Radna zaproponowała inne rozwiązanie. W każdej dużej rodzinie zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie miasta Sieradza, składającej się z rodziców, rodzica, posiadającej na utrzymanie troje lub więcej dzieci, no chyba, że Państwo podejmiemy decyzję dwójki dzieci, tak? W wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych, bez ograniczenia wieku, pozostających pod opieką rodziców. Nie ma takiego dokumentu, takiego projektu uchwały doskonałej, żeby wszystko uwidocznić. Te sprawy, które tutaj są po prostu zgłaszane, można to w formie regulaminu, jako załączniki do uchwały, można tą uchwałę poprawić, ale po prostu przyjmijmy tą uchwałę i dopiero później spróbujmy ją doskonalać. Oczywiście, że uchwała w stosunku do tej, która była pierwsza złożona, była tam zmieniona na skutek na przykład podstawy prawnej, zmiany podstawy prawnej. Być może, że ona również będzie mieć mankament taki, który dzisiaj nie przewidujemy i trzeba będzie przystąpić do powtórnego głosowania nad tą uchwałą. Przypomnę, że nad uchwałą śmieciową głosowaliśmy trzy razy i tam specjaliści przygotowywali, tak? Jakaś firma zewnętrzna nawet. Więc dajmy szansę zaistnieć tej uchwale i możemy zagłosować za tymi wnioskami. Oczywiście to jest normalna procedura, jaka tutaj na tej sali może się odbywać. I tak też się stało, jednak wniosek Beaty Jacyszyn został odrzucony. Za było 9 radnych, przeciw 11 i jeden wstrzymał się od głosu. Ale nie dlatego, że nie podobał mi się ten wniosek, tylko miałem wątpliwości do części. On był tak sformułowany, że składał się jak gdyby z dwóch części. Jestem całkowicie za objęciem tych dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Natomiast uważam, że przedłużenie do 25 roku życia spowodowałoby bardzo duże problemy techniczne. Sesja Rady Miasta to już nie jest moment, kiedy się pracuje dobrze, wypracowuje zmiany. Ta zmiana ma wpływ na kolejne i
na kolejne zapisy, w związku z tym mogłaby być nieczytelne, więc lepiej przyjąć taką wersję, jaka jest i później dopiero zmieniać i być może w życiu, może życie przyniesie jeszcze ciekawsze rozwiązania. Radni przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia sieradzkiej karty Rodzina Plus. 15 było za, 6 wstrzymało się od głosu. To oznacza, że w przyszłym roku około 300 sieradzkich rodzin będzie mogło skorzystać z ulg w placówkach podległych miastu. Wstępne szacunki wskazują, że będzie to kosztowało miasto około 60 tysięcy złotych rocznie. Znacznie spokojniejsza była dyskusja dotycząca wysokości stawek za wodę i ścieki na przyszły rok. Wprawdzie radny Mirosław Owczarek wnioskował o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad. Wówczas prezydent wprowadziłby taryfy rozporządzeniem. Wniosek jednak nie przeszedł, tylko wnioskodawca głosował za, więc go wycofał. W efekcie uchwała utrzymująca dotychczasowe stawki została przegłosowana. Za było 15 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.